A ja się nazywam Filip Panczyński. Jestem przedsiębiorcą drukarzowym. Tak naprawdę się okazują polską. Taką polską formę z różnych biznesów drukarzowych, które skądzę w sprzęcie drukarzowym. Jestem pierwszym protestem i założyciem Stowarzyszenia Drukarzy ze Związku Nauczycieli, jak to nasze społeczeństwo zaczęło się powiększyć, do życia mówiących, że warto jest rozmawiać po pierwsze między sobą, bo pracują właśnie na temat regulacji, a szczególnie ważne było łączenie ludzi, którzy chcieli o tym spokojnie mówić trochę więcej. Po prostu ci, którzy chcieliby współpracować, tak jak Państwo, czy specjaliści w innych dziedzinach, które taka wiedza, która tak naprawdę jest potrzebna. No oczywiście nie są bardzo ciekawe, więc tych spotkań było wiele więcej, że mieliście tam to wspomnienia. Można także poczytać o moich doczynaniach, które był w innym magazynie, może punkty, czy Bloomberg, czy Muzeum Polska. Ja chciałem tak naprawdę opowiedzieć o samej technologii, na której jest zbudowana. Oczywiście będę się odnosił cały czas, bo technologia zatrudnia na to, że jest to najlepszy do tej pory sposób na wykorzystanie samej kryptowaluty, znaczy z samego systemu blockchain, czyli połączenia ze zrealizowanego zadania za pomocą blokowego systemu zapisu. Tutaj przelecę trochę szybciej wszystkie rzeczy związane z tymi podstawami, które już na pewno Państwo wiecie albo słyszeliście, albo wcześniej wiecie, czym jest Bitcoin. Takim podstawowym właśnie, taką podstawową definicją, którą można było przeczytać z pierwszych zdań z White Paper z pierwszego, to ciąg cyfrowych podpisów. Tak oczywiście wyglądał ten White Paper z pierwszego z 2008 roku. Kwestia transakcji także już była omawiana dzisiaj. Jest to nic innego jak ciąg cyfrowych podpisów połączonych w transakcje. I tak naprawdę cały system, który, na którym jest zbudowany, cała technologia, na którym jest zbudowany system Bitcoina, jest to nic innego jak system zaufania. Ze względu na to, że każdy adres, cały blockchain jest zbudowany na kryptografii, więc każdy adres jest używany przez kogoś, można reprezentować dany adres poprzez firmę, poprzez osobę prywatną. Właśnie poprzez silnej kryptografii i poprzez jednostki zdecentralizowane, które w tej sieci funkcjonują. I teraz transakcja. Tak wygląda transakcja oczywiście w teorii. Tak wygląda transakcja graficznie. Więc tak jak widać tutaj kwestia regulacji AML, KYC, to jest to, z czym się ścierają wszystkie agencje, które mają w jakikolwiek sposób to uregulować. To jest transakcja w blockchainie zapisana w sposób graficzny. Tak to wygląda w blockchainie, jak już mam rozumiem, tak jakkolwiek uporządkować. To jest ten sam adres, tak? Widzimy tutaj obroty, to jest jeden z bardzo dużych adresów, to jest duże obroty, to jest taka gra oparta na blockchainie, nazywa się Satoshi Dice. I ten adres, One Dice, na którym jest 3 192 000 transakcji, wygląda w taki sposób. Oczywiście są to transakcje graficznie tylko i wyłącznie odwzorowane przy głównych węzłach. Niemniej jednak tutaj jest ten problem właśnie dla różnego typu instytucji, jak to kontrolować, skoro tak naprawdę graficznie wygląda to w taki sposób. Oczywiście sama tabelka już jest bardziej przystępna, można ją bardziej kontrolować. I cały blockchain, tak naprawdę cały system zdecentralizowany opiera się na dwóch głównych punktach. Na punkcie bazy danych, który jest zdecentralizowany, i na punkcie bazy danych, który potwierdza. Czyli tak zwane ataki, do których także przyjdzie później. Jakie różnego typu protokoły i technologie można tak naprawdę wyciągnąć? To już było wspominane, tak? Ja teraz chciałbym tylko przybliżyć kilka takich typowych przykładów, które już tu będziemy spożywać do spotkania w swojej prezentacji. To Proof of Reserve. To jest dosyć skomplikowany protokół, niemniej jednak jest bardzo pomocny dla giełd bitcoinowych. Nie wszystkie giełdy bitcoinowe to wprowadziły, tak naprawdę to tylko dwie. Niemniej jednak jest to ukazanie dla giełdy ilość środków, które faktycznie posiadają na swoich adresach bitcoinowych, czyli środków, które faktycznie posiadają w rezerwie, a które tak jak pokazują na swojej stronie, jakie mają w tym momencie obroty. Więc nie ma nic graficznie ładnie pokazane na temat tego wizerunku, jest to dosyć skomplikowany żargon informatyczny, niemniej jednak to taką istnieje i będzie rozwijane właśnie po to, żeby nie zostały dopuszczone takie sytuacje jak przy MTBOX-ie, gdzie ilość bitcoinów na giełdzie nie była równa z tym, które były w rezerwach. W związku z tym niektórzy mówią, że było to jeden z powodów paniki spekulacyjnej. No finalnie giełda upadła, dużo ludzi na sensie wszyscy stracili pieniądze i tak naprawdę większość świata
dowiedziałem się wtedy, co to jest git. Co oczywiście warto jest unikać, w związku z tym praca nad tym protokołem. Proof of Existence to jest jeden z protokołów, który też już był wspominany, szczególnie przy postaci różnego typu aktów prawnych, ze względu na to, że jest to początek zdecentralizowanego notariusza. Jesteśmy w stanie każdy dokument, no też obraz, podpisać skrótem swojego klucza i umieścić go w blockchainie z cyfrowym podpisem. Więc jest wiadomo, że mamy państwa, mamy cyfrowy podpis, więc jeśli piszemy ten dany dokument, to jesteśmy w stanie oznaczyć, że byliśmy jego właścicielem, bo też stworzyliśmy go w danej dacie, w danej godzinie, w danej sekundzie. W związku z tym prawa autorskie, notarialne własności, to jest bardzo dobry przykład zdecentralizowanej technologii, która jest w stanie to bardzo, bardzo fajny i dosyć odpowiedni sposób obsłużyć. Oczywiście to jest jeden z takich portali, który istnieje w tym momencie. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, to wszystko zależy się od tego, jak bardzo będziemy chcieli nad tym pracować. Niemniej jednak technologia działa i jest bardzo przydatna, będzie na pewno bardzo przydatna. Polska grafika cyfrowa to jest jedna z akcji, którą wspomagaliśmy i do tej pory wspomagamy jako Polskie Stowarzyszenie Bitcoin. W taki sposób sprzedaje się cyfrową sztukę, która jest tak naprawdę sztuką zrobioną na komputerze przez naprawdę światowe klasy grafików, niemniej jednak wydrukowaną w postaci płótna, i który można zakupić jako prawdziwa sztuka. I tego typu sztuka oznaczona wartość plus dodatkowo własność jest wprowadzona do blockchaina, czyli każda grafika cyfrowa sprzedana przez polską grafikę cyfrową jest jako proof of existence wprowadzony do blockchaina. Więc tak jakby to, czy to było już, robiliśmy już to ponad rok temu, bo pierwsza aukcja tego typu była pod koniec maja 2014 i to była w sumie pierwsza tego typu aukcja sztuki na świecie, gdzie jakąkolwiek sztukę wartość i własność została oznaczona w blockchainie. Więc tak jakby w Polsce też jesteśmy w tym temacie proof of existence i w temacie sztuki akurat w tym momencie, to jest to przodu. Tutaj wracając do tego punktu sieci, czyli to jest pierwszy punkt sieci, to jest baza danych, czyli wallet Bitcoin. Program, który ma za zadanie przytrzymywać, pozwalać na swoje transakcje, ale także przytrzymywać całą bazę, czyli cały blockchain na dysku komputera, bo jest też serwer. Oczywiście to jest graficzna postać, jest też postać, która nie jest graficzna, więc można spokojnie liczyć na serwer. To jest jeden punkt sieci, który ma zdecentralizowaną bazą danych. I tutaj mamy, to już są stare dane, nie jestem w stanie zobaczyć jak stare, ale wydaje mi się, że z marca tego roku, czyli tak 3 miesięcy. I jednak wtedy było prawie 7 tysięcy węzłów sieci, które posiadały pełną kopię blockchaina, plus dodatkowo miały więcej niż 8 połączeń do węzła, czyli były takimi full nodami, bardziej odkrytymi dla sieci. Oczywiście tych węzłów jest o wiele więcej, ze względu na to, że są też węzły, które się nie propagują, bądź też mają poniżej 8 połączeń, więc mają całą bazę danych, ale nie są full nodami. Niemniej jednak tutaj można sprawdzić, to jest bitnodes.io, można sprawdzić na bieżąco, czy nasz punkt, który mamy w domu, jest faktycznie full nodem, bądź też jaki jest rozkład full nodów na całym świecie. To jest drugi punkt sieci, czyli to są urządzenia do potwierdzania tych transakcji, tak? Czyli ten system zaufania budowany na zdecentralizowanym blokowym zapisie danych ma, tak jak już wcześniej wspomniałem, dwa punkty, czyli punkt, który jest bazą danych, który jest rozsiany dla każdego użytkownika, i drugi punkt to jest system potwierdzania, czyli urządzenia, które mają za zadanie potwierdzić transakcje, które przechodzą pomiędzy węzłami, czy one faktycznie nasze. Oczywiście też urządzenia do potwierdzania transakcji, tak jak było wcześniej wspomniane, już dzisiaj uczestniczą też w systemie dostawnictwa walutowego, czyli tak naprawdę daj trochę pracy od siebie. Wtedy już uczestniczył w tak zaprojektowanym przez Satoshiego Nakamoto w procesie potwierdzania i rozdawania waluty. Wszyscy, jeśli chodzi o temat kursu, to wiemy, jak to wygląda. To też są informacje związane, niestety z marca, ze względu na to, że miałem tą grafikę dzisiaj przygotowałem, ale nie zmieniłem. Więc tutaj super dużo się nie zmieniło. Jednak najważniejszą informacją jest tak, top 500. Nie wiem, czy jesteście Państwo świadomi, co to jest top 500. Też już był taki temat w sprawie przypadek procedataku, wykopowania, bo zawsze bym tłumaczył w taki bardzo prosty sposób. Więc top 500 to jest lista 500 super, najszybszych superkomputerów na świecie.
Top 5. Ona jest wypisana praca, ale to top 5 inżynierstwo, więc takiego znanym tematem się będzie w sumie, że dużo Państwo to rozumieją, ale jak informatyką tłumaczę, to oni też nie wiedzą. Top 5. Więc listopad 2014 top 5 ma 309 petaflopsów. Marzec 2015 mamy tutaj 4 300 000 petaflopsów. Więc taka jest różnica w hash-rate w stosunku do 500 najszybszych superkomputerów na świecie. Więc teraz kwestia tych 51% mocy, kosztów tego i kosztów tak naprawdę ekonomicznych związanych z jakimikolwiek atakami 57%, to tak naprawdę to porównanie wyjaśnia to najlepiej. Ile trzeba było pieniędzy włożyć w technologię dla tych kolejnych, ile by jego wartość wzrosła w stosunku do tego, ile byśmy włożyli w technologię w tym momencie. Tutaj mamy kapitalizację. Moim zdaniem to są niewyobrażalnie duże liczby pieniędzy i tak naprawdę logicznie nigdy nie jestem w stanie do tego podejść, żeby złamać Bitcoina po to, żeby uzyskać 3,5 miliarda dolarów, to ile by trzeba było włożyć pieniędzy, żeby zmanipulować sieć? Naprawdę dużo, tak? To jest ekonomicznie, nie ma w ogóle żadnego uzasadnienia, więc lepiej te pieniądze włożyć w Bitcoina i tak naprawdę podnieść jego wartość i, nie wiem, bawić się na zasadzie banki spekulacyjnej, bo to rynek sam w sobie pociągnie, a tutaj inwestycja w sprzęt jest bardzo duża, więc to tak jakby do przemyślenia do Państwa. Chyba, żeby to zniszczyć, tak? Jak to było na Bitcoinie, że nie tyle zarobić na tym, ale zaburzyć działanie, Tak, tylko że właśnie problem jest też taki, że było już 51%, był pokazany przykład, tylko problem jest taki, że 51% nie wystarczy samo w sobie. To nie chodzi o to, żeby mieć 51%, żeby móc je wykorzystać. Czyli kwestia oprogramowania, kwestia sprzętu. W związku z tym, że to się nie dzieje, bądź działo się raz w historii, to nikt nie był w stanie stworzyć odpowiednich narzędzi, które byłyby w stanie wykorzystać tę sytuację. Więc tutaj kwestia zapadłości sytuacji i ich kosztów, a kwestia wykorzystania tej sytuacji, to jest jeszcze kolejna rzecz, więc tutaj ja osobiście nie jestem programistą, więc nie jestem w stanie się powiedzieć aż tak dokładnie. Niemniej jednak patrząc na kwestię sprzętu, którym się zajmują, to są naprawdę bardzo duże koszta. Takie ekonomicznie nieopłacalne, więc ja osobiście tak naprawdę nie namówiłbym nikogo, kto by był w stanie, żeby to takie rzeczy robił, jeśli chodzi o to się po prostu nie. Tutaj mamy też jeszcze ciekawe informacje, że jest około 14 milionów bitcoinów wykopanych, kapitalizacja się troszeczkę podniosła ze względu na ten wzrost kursu ostatni. Teraz jest to około 14,5 miliardów złotych. Myślę, że możemy przejść dalej. To jest tak jakby wstęp do tego, co chciałem powiedzieć. I to jest przykładu usług opartych o blockchain. Czyli tak jakby, żeby pokazać Państwu, co już się dzieje z blockchainem, a co jeszcze mogłoby się stać, ze względu na to, że tutaj jest tylko jeden taki przykład, jakby na bieżąco sprzed ostatnich, tak naprawdę ostatniego miesiąca. Wszystkie rzeczy już są w trakcie od połowy tamtego roku i się cały czas z nią rozwijają. To jest taki token, który nazywa się Counterparty. To są tokeny, które można wykorzystać w bardzo różny sposób. Działają na zasadzie na samym blockchainie, niemniej jednak można generować i podpisywać te tokeny w taki sposób, jak się chce. I można na przykład zamienić je na akcje swoje. To jest najprostszy sposób, jak można sprzedać swoją firmę za kryptowaluty w internecie, płacąc na odpowiednie duże fee i tak naprawdę trzeba poświęcić się odpowiednim projektowi plus dodatkowo marketingowi, żeby to oczywiście w jakikolwiek sposób rozgłosić. Oczywiście ma zautomatyzowane escrow, tak jak można zobaczyć, multi-signature addresses, czyli wielopodpisowe adresy. No i to tutaj, co widzimy, to są trades, czyli możemy wymieniać między sobą udziały, bądź też generować tokeny dla danej usługi. Na taką jedną z usług, która powstała na kontaktach, jest na przykład storage. To jest, na pewno większość z Państwa używa takiego czegoś, może też jest świadome istnienia, usług cloudowych, czyli na przykład Dropbox, bądź też innego typu usług, gdzie zamieszczamy swoje dane w sieci płatnie, bądź też niepłatnie ze zmniejszą płatnością. To też podeszło do tematu w stosunku, tak jak można powiedzieć, tak jak wszyscy podchodzą bitcoinowcy czy blockchainowcy do takich tematów, żeby zrobić to trochę bardziej zdecentralizowane. Tak mogło bardzo zdecentralizowane. Więc podzielili usługę na dwie aplikacje. Jedna to jest Dragshare, druga to jest MetaDisk. Za pomocą jednej jesteśmy w stanie podzielić swój dysk i udostępniać go, a za pomocą drugiej jesteśmy w stanie korzystać z tego dysku, którego ktoś udostępnia.
mamy skotera nadmiarowej pamięci, jesteśmy w stanie go wymienić i je wymienić na udostępnić je w usłudze storage i udostępniać innym ludziom. Oczywiście usługa jest zdecentralizowana, więc nie dość, że zaszyfrowana, to jeszcze nasze dane są rozsiane po całej sieci, która jest też zdecentralizowana, więc finalnie są bezpieczne, zaszyfrowane i nie wiadomo, co gdzie leży. Bo teraz kwestia tego, czy chmura to jest chmura? Nie, chmura to jest czyjś serwer, więc ktoś ma dostęp do serwera, oczywiście wiadomo, że są zabezpieczenia finansowe, umowy, kryptografia i wszystkie inne rzeczy, nie wiem, to jest centralizacja, która jest najwyższym poziomem zabezpieczenia w momencie dostępu. Oczywiście za udostępnienie dysku otrzymujemy tokeny w counterparty. Więc oprócz tego, że jesteśmy w stanie kupić te tokeny jako udziały firmy News Commons, to tak naprawdę firma sama w sobie w swoim stylu rozlicza się tymi właśnie tokenami, więc ich wartość w stosunku do używalności produktu także rośnie. Mamy token oparty na Bitcoinu, który sam w sobie rośnie i dodatkowo jeszcze jest systemem rozliczeniowym dla tej usługi. Kolejna usługa jest Open Bazaar. Mamy tutaj też przyjemność kolega, który uczestniczy w deployment tego projektu. Jest to zdecentralizowane Allegro, bo jest też innego typu usługa, bo mamy to towarów za pieniądze. Ma być totalnie zdecentralizowana. No i ma pozwalać na handlowanie tak naprawdę tym, czym tylko rocznicę. Oczywiście możemy się kłócić, jak bardzo to jest dobre, jak bardzo to jest złe, ze względu na to, jak bardzo szeroki zasób towarów jest i potrzeb z nimi związanymi, patrząc na takie przykłady różnego typu sklepy, które już zostały zamknięte, bo działało im nieodpowiednio. Niemniej jednak popyt i podaż zawsze będzie i te kanały zakupu i sprzedaży zawsze będą. Kwestia tylko po prostu, w którą stronę to pójdzie, tak? Ja osobiście uważam, że wolny rynek jest na tyle duży, że obojętnie jakbyśmy się starali, to zawsze gdzieś to przejdzie, więc lepiej, żeby przeszło to w jednym miejscu i żeby wszyscy to wiedzieli, niż żeby rozchodziło się to w miejscach naprawdę nieodpowiednich. Więc Open Bazaar jest kolejnym takim projektem, który także korzysta z technologii blockchain i z tej możliwości decentralizacji. To jest Lazus. To jest bardzo ciekawy projekt, został uchwalony na początku tego miesiąca. Kto kiedykolwiek korzystał z dzielenia przejazdów BlaBlaCar z Państwa? Bez świadomy, co to jest. Albo z Ubera. Dokładnie. To jest zdecentralizowany Uber razem z BlaBlaCar. Co jest ciekawe, mają także swój token, więc tutaj minerem może być każdy, kto włączy aplikację i jeździ z nią. Po prostu jeździ z nią i jest dostępny jako kierowca, który udostępnia przewóz. Także wydobywa ich tokeny. Sprzedaje ich bardzo dużo, bo szczerze mówiąc, pamiętam dokładnie, bo jednak można być górnikiem nie poprzez uruchomienie bardzo drugiego utrzymania urządzenia, tylko poprzez jeżdżenie z aplikacją włączoną w swoim telefonie, jak to dostępuje siebie jako usługi przewozowe. Po pierwsze, wydajemy tokeny, po drugie, jesteśmy jako użytkownicy tego, więc tak naprawdę bardzo ciekawy projekt. No i po pierwsze, jeszcze warto się nim zainteresować. Niemniej jednak w tej erze tak zwanej uberyzacji wszystkiego, co tylko możliwe, jest to pierwszy krok do połączenia takiego bardzo prostego tematu, który wystarczy się w prawach Uber, z tematem decentralizacji i z pokazaniem tego, że tak naprawdę można zainwestować w każdą firmę, chociażby po to, żeby chociażby na przykładzie Lazusa być ich klientem, mógłbyś też być też usługodawcą w tym systemie. Ustawiać tokeny, sama reklama plus bycie usługodawcą już daje możliwości dużo zaistnienia w systemie. Było też wspominane, było tutaj też wspominane o smart contractach kryptowalutowych. To jest Orazi, to jest jedyny w Polsce projekt, to jest tak naprawdę pierwszy na świecie, ponieważ Dawid Andersen, który opisał to na wcielu, to też tak naprawdę po tym moich referze i czy troszeczkę smart kontrakty kryptowalutowe mają za zadania możliwości zakładania różnego typu umów przez internet. Tak? Mogą to być umowy dotyczące wartości kursu, daty, która ma przeminąć. I teraz kwestia, do czego to można wykorzystać? Do każdego typu umów, które mogą się rozwiązać automatycznie bez uczestniczenia obydwu stron. Czyli jesteś w stanie założyć kontrakt, który się rozwiąże po dwóch latach, na przykład czasowo, bo nie wiem, to będzie spadek, bo wtedy nasza córka będzie miała pełnoletność, bo wtedy się zakończy kontrakt ze wspólnikiem, bo zostaną wyrażone środki, więc tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest, tak jakby tutaj pokazałem, jakie są ich milestones.
Myślę, że oni w tym momencie są gdzieś w tym miejscu ze względu na to, że projekt tak jakby bardzo się rozpędził ze względu na to, że ludzie na całym świecie zaczęli się tym zajmować i byli dosyć pierwsi, bądź też drudzy, którzy zaczęli na tym pracować. Nie wiem, jak trochę teraz zwolnił, ale jest też otwarte źródło, można pracować ze sobą na GitHubie, więc warto się zająć. No, to jest tak jakby nie patrzeć polski pierwiastek w tym projekcie na świecie. I Ethereum. Bardzo dużo się słyszy o Ethereum, to jest taka decentralizowana platforma programistyczna, czyli taki blockchain dla programistów. To jest taki idealny świat, gdzie każdy będzie w stanie napisać aplikację, wrzucić ją do Ethereum i za to, że ludzie będą ją używali, będą dostawał Ethereum. Za to, żeby ją wydać, będzie musiał zapłacić Ethereum, jak ludzie będą używali, będą programiści dostawali Ethereum. Kwestia zdecentralizowanego języka programowania, który będzie zawarty w blockchainie. No to jeśli, no teraz już mamy troszeczkę spóźnienie uruchomienia tego projektu, ale wiem, jak ludzie stoją z tym projektem i powiem szczerze, że jeśli w dalszym ciągu tak pracować, jak pracowali wcześniej, zanim nawet to zaczęli teraz, tak jak pracują przy Ethereum, to naprawdę jest to przyszłość programowania. Jak bardzo, jak szybko, to zależy tylko od użytkowników, niemniej jednak to będzie pierwsza tego typu sytuacja związana z programowaniem, gdzie będzie można uruchomić programowanie specjalnego języka w zdecentralizowanej platformie, no nie będzie dało się zablokować programu do jego dystrybucji. Dziękuję bardzo.